Mirek Handlarz szuka pierwszego auta. Uważajcie kurwy, bo wam mówię, że takie auto nie było upalane. Za drogie, Passata B5 potle znajdę i będę królem wsi. To kolejny dresiarski wóz, nawet nie ma zwykłych przednionapędówek. Diesel 94 konie, a u to syna hechech, pewnie jakiś Maciek albo Alan. I ten przebieg, pojebało ich takie auto za 850 zeta, nie dałbym za nie 200. E46, za tyle to mój stary sprzedawał Passaty 1.9 TDI, to auto warte jest ze 5500 PLN-ów. Polonez Karo, ten stary chuj Patryk chce takiego mieć, powiem mu, bo ja tym szajsem nie będę się woził. Ja pierdolę, kolejny skatowany dresiarski wóz, no nie wierzę w to, pierdolę takie oferty, warte to jest z 500 zł. Nie wiem co ten dziadek miał na myśli, ale musi nauczyć się pisać. Wydech głośny, bo pewnie nie słyszy, bas to pewnie disco polo słucha, kupiłbym, ale nie mam dolarów. O kurwa, ale piękna Omega, i ta cena, trzeba dzwonić zanim się sprzeda. Jak już mówiłem, full opcja, skóry, budyń, szyby w prądzie. Nawigacja jest, tak jak się umawialiśmy. A klima? Po co ci klima? Szyberdachsy otworzysz i nawiew jak w mordę jeża. Tu jest dużo rdzy. Rudego z imprezy nigdy nie wygoni. Halo? Hans? Guten Tag. Och, ja. Ja. Naturlich. Okej. Okay. Keine problem. Okej, okay, chłopaku. Niemiec dzwonił i mówi, że jak nie chcesz, to on odkupi. Co? Bierzesz czy nie?